Cześć wszystkim. Ci, którzy oglądają moje motovlogi, doskonale znają już tę miejscówkę, ponieważ już tutaj byłem. Do pełnego dotarcia silnika w Zontesie G1 zostało mi około 7-8 km, więc stwierdziłem, że to jest świetny czas, żeby wybrać się w troszeczkę dłuższą trasę. Mianowicie pojadę dzisiaj do Krakowa, ponieważ chcę sprawdzić, jak będę się czuł na tym motocyklu przy jeździe na dystansie około 200-250 km. Oczywiście nie będę korzystał z głównego przejazdu, czyli Zakopianki. Skieruję się na początek na Witów, Chochołów, później Rabę Wyżną. Później pojadę starą Zakopianką do Myślenic i z Myślenic już na GPS-ie postaram się dojechać do Krakowa. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, dokąd dojadę, czy gdzieś po drodze nie zawrócę, nie stwierdzę, że chcę wracać do domu. Także jeżeli jesteście ciekawi, serdecznie zapraszam do oglądania. Słuchajcie, musiałem się zatrzymać na drobny postój, którego nie przewidywałem z tego względu, że bardzo mocno wieje wiatr i muszę włożyć podpinkę pod kurtkę, bo najzwyczajniej w świecie jak się jedzie, po prostu jest pęd powietrza od jazdy na motocyklu, a dodatkowo zawieje wiatr, robi się zimno, dlatego zatrzymałem się na chwileczkę na przystanku, może nie stracę za to głowy, wpinam kurtkę i jadę dalej. Jestem gdzieś w okolicach za Czarnym Dunajcem, póki co z tego co widzicie, no na drodze jest bardzo, bardzo duży ruch z tego względu, że kończy się długi weekend, więc ta jazda nie należy do najbardziej przyjemnych, ale myślę, że jak wjadę już tam na starą Zakopiankę, tamten ruch będzie zdecydowanie mniejszy i będzie się jechało zdecydowanie przyjemniej. Jak widzieliście po mojej prawej stronie, nowa Zakopianka z przepięknym widokiem na Tatry, a ja stoję nieopodal starego przebiegu właśnie trasy Zakopianki i muszę przyznać, że ta trasa jest teraz idealna, żeby poruszać się do Myślenic na motocyklu 125, ponieważ cały ten główny ruch w kierunku Krakowa odbywa się właśnie nową trasą i muszę przyznać, że dzisiaj może nie jest zbyt dobry dzień na jazdę do Krakowa ze względu na to, że jest po prostu mnóstwo aut i trzeba bardzo uważać i swoje w korkach również trzeba odstać, więc wybór starej trasy też pozwala na to, żeby troszeczkę ominąć te korki, a dodatkowo na starej trasie nie rozwija się tak dużych prędkości jak na nowej dwupasmowej drodze, co jest ogromnym plusem, ponieważ motocykl 125 nie jest stworzony do jakiejś szybkiej jazdy na czas. Ja właśnie jestem przed Skomielną Białą, którą sobie zjadę i dalej pojadę w kierunku do Myślenic. No i mam nadzieję, że tam już będę mógł się delektować jazdą bez większego ruchu i bez korków.
Muszę wam powiedzieć, że trochę niesamowitym uczuciem jest to, że jak jeszcze niedawno jeździłem tą drogą i po prostu były tu ogromne korki i ogromny ruch, mnóstwo samochodów, a teraz zatrzymałem się na chwilę w tym miejscu i dosłownie przejechało może 10 aut i wszystkie te samochody to są samochody na lokalnych numerach rejestracyjnych i muszę przyznać, że aż tak nawet trochę dziwnie się tutaj stoi i w momencie, kiedy tych samochodów tutaj po prostu nie ma. Słuchajcie, jestem właśnie obok nowej Zakopianki, to co właśnie widzieliście, stara Zakopianka idzie pod spodem. No i muszę przyznać, że odkryłem tutaj dosyć ciekawe miejsce, ponieważ tutaj w skale, muszę przejść tylko przez barierkę, tutaj w skale obok jakby tej drogi powstała taka, no można to nazwać kapliczka, która jest stworzona w podziękowaniu i na pamiątkę wybudowania obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S7 Warszawa-Rabka. No przyznam szczerze, że jestem bardzo zaskoczony. Nigdy tego miejsca, nigdy tej kapliczki tutaj nie widziałem. No i też muszę przyznać, że to jest, że odkryłem ją tylko i wyłącznie dzięki motocyklowi 125, z tego względu, że podejrzewam, że nigdy w życiu autem bym tutaj nie zjechał. Słuchajcie, dokładnie w momencie przejechania granicy Krakowa dopadł mnie deszcz, więc szybko zarzuciłem swoje rzeczy przeciwdeszczowe. No i jadę w kierunku centrum. Z tego co pokazuje pogoda, no ma przestać padać za niedługo. Więc mam nadzieję, że tak będzie, że uda mi się po prostu troszkę przesnąć, żeby też motocykl przesechł. No tym razem nie będę miał problemu brudnej kurtki, no bo już mam tą odzież, która mnie uchroni przed tym deszczem. Więc kieruję się w centrum Krakowa, jeżeli chodzi o sam przejazd do tego miejsca. Wszystko w porządku, ja też bardzo często się zatrzymywałem, więc ciężko mi jest powiedzieć, nie wiem, czy bolą mnie plec, czy bolą mnie nogi z racji tego, że często z tego motocykla schodziłem, później na niego wchodziłem. Więc myślę, że nie jest to miarodajne. Myślę, że ten powrót z Krakowa do Zakopanego postaram się przejechać ciągiem, no i wtedy troszeczkę więcej mi to powie, a tymczasem kieruję się w tych drobnych kroplach deszczu w kierunku centrum.
Jak widzicie, motocykl jest troszkę mokry, również ja też niestety zmokłem, ponieważ no już chciałem dojechać do miejsca docelowego, ale myślę, że ubrania, które zostały zakupione w Decathlonie, zdały test i dają radę naprawdę. Taki śmieszny patent. W ogóle zatrzymałem się na stacji benzynowej, żeby wypić kawę i też troszeczkę no, przeczekać tą ulewę. I kiedyś w internecie wyczytałem, że dobrze jest ze stacji benzynowej wziąć te takie foliowe rękawiczki, z tego względu, żeby założyć je na swoje rękawiczki, jeżeli się jedzie w deszczu, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie, jeżeli nasze rękawiczki po prostu przemakają, warto założyć tą foliową rękawiczkę, żeby uchronić przed właśnie tym, żeby woda dostała się bezpośrednio do dłoni, bo podczas jazdy byłoby najzwyczajniej w świecie zimno. No i muszę przyznać, że faktycznie ten patent zdał egzamin również, ponieważ w środku rękawiczki są suche, więc super. Jeżeli chodzi o sam motocykl, wydaje mi się, że na tej trasie sprawił się bardzo dobrze. No zdecydowanie po tym, jak silnik jest dotarty, można go zdecydowanie wyżej kręcić. Ta jazda po prostu jest przyjemniejsza. Nie mamy uczucia, że ktoś za nami siedzi na plecach i zaraz w nas wjedzie. A tak jak przejechałem troszeczkę po Krakowie, no to muszę przyznać, że jak się dynamicznie ruszy ze świateł, to naprawdę nie jest się zawali drogą, więc myślę, że do takiego większego miasta jak Kraków taki motocykl jest czymś naprawdę super, dodatkowo pod tym względem, że w Krakowie można jeździć po buspasach, więc korki, które spotkałem po drodze, po prostu wyminąłem buspasem i mogłem po prostu przejechać szybko przez centrum. Słuchajcie, ja właśnie zatankowałem motocykl, ponieważ miałem już troszeczkę mało paliwa. Jak widzicie, pogoda jest zdecydowanie lepsza. Za moimi plecami tam gdzieś już widać Kraków, ponieważ z niego wyjechałem. Widać zdecydowanie, że ruch jest większy w kierunku Krakowa ze względu właśnie na ten długi weekend, o którym wspominałem. No i generalnie plan jest bardzo, bardzo prosty z tego względu, że do Myślenic podjadę sobie mimo wszystko z Zakopianką i tam już skoczę na starą drogę i pojadę nią aż do praktycznie Klikuszowej i tam znowu wrócę na Zakopiankę. Słuchajcie, jak widzicie, wróciłem do miejsca, z którego startowałem dzisiaj. 232,5 km to dokładnie dystans, który dzisiaj udało mi się zrobić. Jeżeli chodzi o sam przejazd, to myślę, że trzeba to podsumowanie podzielić na dwie części. Pod kątem motocykla i pod kątem motocyklisty. Jeżeli chodzi o motocykl, jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Bardzo fajnie, żwawo się nim jedzie. No oczywiście nie jest to pojemność, która stworzona jest do tras ekspresowych, więc jazda Zakopianką nie była czymś bardzo komfortowym, ale jest jak najbardziej możliwa, ponieważ te 90-95 na godzinę jesteśmy w stanie utrzymywać. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że jestem dosyć ciężki, więc ten motocykl naprawdę daje radę. Patrząc na silnik, bałem się tego, że może się motocykl trochę przegrzewać w dłuższej trasie i też jestem bardzo pozytywnie zaskoczony z tego względu, że temperatura nie przekraczała raczej 5 kresek. Raczej trzymała się w granicach 4, a nawet czasami 3. 5 kresek temperatury wskakiwało w momencie, kiedy jechałem gdzieś tam naprawdę bardzo, bardzo mocno pod górę, więc myślę, że same plusy.
Bardzo trzeba natomiast uważać w deszczu, ponieważ motocykl ma moim zdaniem tendencję do zbyt wczesnego włączania systemu ABS, przez co można troszeczkę się negatywnie zaskoczyć i droga hamowania wydaje się być po prostu dłuższa, ponieważ jakby ten ABS moim zdaniem reaguje ciut za wcześnie. No ale jazda po mokrym generalnie wymaga bardzo dużej ostrożności, więc jeżeli chodzi o motocykl, wydaje mi się, że sam wyjazd na ogromny plus. Jeżeli chodzi o motocyklistę, czyli o mnie, 1,90 m wzrostu i powiem szczerze, że nie było mi jakoś bardzo niewygodnie. Teraz wróciłem z Krakowa w zasadzie bez siadania z motocykla. No muszę przyznać, że ponad 120 km. Gdzieś mówiąc wprost pod koniec tego przejazdu, no tyłek mnie trochę bolał. Myślę, że jeszcze z 50, 70 do 80 km byłbym w stanie zrobić. Natomiast jednak trzeba pamiętać, że to jest pojemność 125. Ten motocykl jest duży, ale to nie jest gabaryt jakiegoś adventura, więc wydaje mi się, że naprawdę jest bardzo, bardzo wygodny i można byłoby nim pojechać zdecydowanie w dłuższą, dalszą trasę. Myślę, że taki optymalny dystans to pewnie byłoby około 400 km dziennie, oczywiście z postojami, ale myślę, że bez problemu byłbym w stanie taką odległość pokonać, więc myślę, że jest to całkiem przyjemny dystans jak na 125. Na dzisiaj jest to wszystko, co dla Was przygotowałem. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu, a jeżeli spodobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!